Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z puzzlami progresywnymi Rok w lesie. Tutaj znajdziemy trzy układanki o różnym stopniu trudności. Jedne naprawdę bardzo łatwo ułożyć, drugie liska trochę trudniej, a łosia najtrudniej. To zresztą widzieliście na filmie, w którym moja córka układała te puzzle. Układała pierwszy raz i bardzo szybko jej to poszło. No już jest w takim wieku, że jednak takie puzzle to nie jest wyzwanie. 20 elementów, czyli tak na 3-4 lata dla dzieciaczków. I bardzo mi się podoba to, że nasza ulubiona seria Rok w lesie jest uzupełniana o kolejne dodatki w typu puzzle. Brakuje mi jeszcze do tej serii pluszaków, tak jak w przypadku serii o Puciu, gdzie mamy laleczkę Pucia i możemy wesprzeć się w czasie pracy i lektury także ową laleczką. Puzzle bardzo fajne, bo zawierające kształt. Są oczywiście takich kształtach, jak są zwierzęta i dzięki temu są ciekawsze. Ale to też pobudza ładnie wyobraźnię i orientację przestrzenną. Wyobraźnię przestrzenną praca z puzzlami pozwala na rozwijanie wyobraźni, dopasowywanie różnych elementów. No i przede wszystkim ćwiczymy to, żeby nasze dzieci potrafiły dłużej posiedzieć nad jakimś zadaniem. Ćwiczymy wytrwałość. Polecam i do zobaczenia.